To było bardzo burzliwe popołudnie. Silne opady deszczu, porwisty wiatr, do tego wyładowania atmosferyczne. To idealny przepis na kłopoty, który zrealizował się w poniedziałek w Tychach w parku Suble. Połamanych zostało wiele drzew. Z kolei w Konopiskach niedaleko Częstochowy doszło do ewakuacji obozu harcerskiego. Paweł Jędrusik. Burze w regionie rozpoczęły się w poniedziałek późnym popołudniem. To park Suble w Tychach. Jeszcze we wtorek rano można było tu zobaczyć dużo połamanych gałęzi i drzew, ale nie tylko tu musieli interweniować strażacy. Od wczoraj Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała około 300 zdarzeń związanych przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew, połamanych gałęzi i wypompowaniem wody zalanych jezdni i niższych kondygnacji budynków. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie częstochowskim, tarnogórskim, bieruńsko-lędzińskim i gliwickim. Z kolei w poniedziałek przed godziną 18 w miejscowości Konopiska niedaleko Częstochowy komendant obozu harcerskiego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zdecydował się na ewakuację obozu. 160 harcerzy musiało przenieść się do kościoła oraz stołówki. Obóz został już wznowiony.